Zmiany w wielu miejscach, w wielu spółkach, jesteśmy tego świadkiem. Z początkiem tygodnia prezes Daniel Obajtek, już eks-prezes Orlenu, który został odwołany. W zasadzie ta decyzja chyba nikogo nie dziwi. Była oczekiwana i spodziewana przez rynek. Jakie skutki i konsekwencje na zmianie tego stanowiska nie tylko dla największego polskiego giganta naftowego przyniesie i co na to inwestorzy, czy czekali na tą decyzję i przyjęli ją ze spokojem czy z ulgą? O tym za chwilę będę pytał, bo przecież dzisiaj wtorek, rynki na papierze, Ludwik Sobolewski, Jan Szpetulski, Łazarowicz ze mną w studiu, ale skoro mowa o giełdzie, panowie, no to przecież nie tylko Orlen, ale decyzja również z wczoraj, powołanie Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa zarządu GPW. No i kogo nie zapytać o zmiany na giełdzie papierów wartościowych, jeżeli nie byłego prezesa giełdy papierów wartościowych Ludwika Sobolewskiego. Panowie, witam serdecznie, oddaję wam głos. No to chyba ja muszę zacząć. Panie redaktorze, jest takie powiedzonko, jak się pytasz, to się dopytasz, więc ja mam komentarz taki, że giełda papierów wartościowych jest spółką publiczną, jest notowana na własnym parkiecie. Była kiedyś liderem zmian na rynku kapitałowym, ale na pewno do dzisiaj jest orędownikiem czy koryfeuszem zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego. A więc ja bym powiedział tak, przydałby się jakiś konkurs, przydałoby się jakieś pokazanie, a przynajmniej udanie, że prezesa giełdy wybiera się w jakimś procesie w miarę transparentnym, gdzie ludzie, którzy mają jakieś pomysły na rozwój giełdy, mogą wystartować. A tutaj, chyba że coś przeoczyłem, ale nic takiego się nie... Może był konkurs świadectw naturalnych. Nic takiego się nie odbyło. Oczywiście zrozumiałbym to, gdyby Marka Dietla trzeba było odwoływać najszybciej, jak to się da, ale szczerze mówiąc, jak popatrzę na tę paradę prezesów spółek Skarbu Państwa z ostatniego ośmiolecia, no to akurat ten prezes nie wydawał mi się taki konieczny do odwołania najszybciej, jak to tylko możliwe, a więc można to było przeprowadzić inaczej, pokazując nowe otwarcie, nie tylko pod takim względem, że będzie nowy człowiek, no bo to jest takie dosyć proste, no. Ale że jest jakaś nowa praktyka, że jest jakaś nowy obyczaj, bo ten obyczaj zaginął, oczywiście on nie teraz zaginął, on zaginął gdzieś w okolicach roku 2010. Ja myślę, że ja byłem wybrany na drugą kadencję, zgodnie z konkursem, na drugą kadencję, na pierwszą też. Czyli ten mój drugi konkurs to był chyba ostatni konkurs w ostatnim 13-leciu. No dobrze, 14-leciu mniej więcej. Ludwiku, ale i to jest jakby mój komentarz. No właśnie, mój komentarz dotyczący struktur, systemu, a co człowiek dokona na tym stanowisku konkretny, to zobaczymy. No dobrze, ale to twoja odpowiedź brzmiała trochę pomidor. Ale komentarz o zmiany, więc nie, bardzo słusznie. Bardzo konkretny komentarz, żaden pomidor. Dobrze, w sensie, że powinien być konkurs, pełna zgoda, bo to jednak jest bardziej transparentne, daje poczucie jakby... Znaczy wiesz, konkurs, nie lubię tego słowa tak do końca, ale jakaś procedura, która by pokazywała, że... No tak, ale to pełna zgoda, bo to trochę wtedy... Do podmiotu, który jest nie tylko spółką, ale też instytucją zaufania publicznego, wybieramy człowieka w jakiś sposób taki bardziej zrozumiały niż gabinetowy. I niż w ostatnich 8 latach. Tak, i też pokazuje nowe, dobre praktyki. I myślę, że to jest taki mały kamyczek do ogródka, bo jeżeli byśmy wiedzieli, że było, nie wiem, 10 kandydatów odsiani w taki sposób, inny i tak dalej, to byłoby faktycznie, i tu pełna zgoda, to faktycznie byłoby dobre. Ale nie odpowiedziałeś na pytanie oczywiście o personalia. I ja też nie chciałbym, żebyśmy za bardzo komentowali, czy ten pan, czy inny. Ale czy ty nie widzisz przypadkiem paraleli? Bo przypomnij mi, ty byłeś w podobnym wieku jak obecny prezes, jak zaczynałeś swoją pierwszą kadencję, prawda? I... No ja byłem, no tak, no, nie, podobnym, nie, podobnym, podobnym, tak, wieku. Na co tam... I nie wiem, czy czytałeś, w ostatnim czasie były prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział taką frazę, że dzisiaj patrząc na skład rządu, ale też już widzimy też na nowego prezesa giełdy papierów wartościowych, widzimy bardzo wiele osób w wieku 40, 42, 43 lat i pan Kwaśniewski powiedział, że to jest
wspaniały wiek, bo wtedy jest bardzo dużo energii, zapału, ale już doświadczenia i tak dalej, że to są... I on widzi, oczywiście też pewnie opowiadając pośrednio o sobie, ale on widzi dzięki temu bardzo duży potencjał w tej grupie ludzi. Oczywiście lider jest trochę starszy i znaczy, no starszy i bardziej doświadczony, ale jednak właśnie taka grupa 40-parolatków no ma szansę na zmianę. No, czy ty wiesz, nie widzisz trochę takiej paraleli? Czy... Nie widzę chyba. Znaczy, te precedensy już były, no bo zwróć uwagę, że Marek Dietl też chyba miał coś około 40, jak zostawał prezesem giełdy. Paweł Tamborski chyba też nie był jakiś specjalnie sędziwy. Tylko chociaż no nie pamiętam. Okay. Także no to jakby... Giełda raczej była prowadzona przez osoby, które i duchem, i metrykalnie były w takim wieku właśnie, no tak jak powiedziałeś, no takim, wydawałoby się, że można wtedy dźwigać dużą odpowiedzialność. No to fajnie, ale to też... Ale to ja myślę, że kwestia wieku nie jest taka tutaj najistotniejsza. No tak, tak, ale to tak... Komentarz trochę szerszy z tego wyszedł, natomiast... Egocentrycznie przychodzi mi do głowy anegdota, bo jak miałem zostawać wiceprezesem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, miałem 29 lat, to pewna ważna osoba zapytała się nieżyjącego Grzegorza Domańskiego o jego zdanie na temat mojej ewentualnej nominacji na to stanowisko i mówi mu tak, no bardzo zdolny człowiek, ma tylko jedną wadę, jest bardzo młody. A profesor Domański powiedział tak, z tego się wyrasta. No tak, to bardzo ładne, ale to też jeżeli mówimy o wieku i lubimy takie określenie giełda to teatr, to ja mam teraz taki krótki temat przerywnikowy, bo właśnie giełda to teatr, a o teatrze też czasami fajnie porozmawiać. Rozmawialiśmy w ostatnim czasie o rynku sztuki. Bardzo ciekawy taki krótki artykuł w Rzeczpospolitej, no jednego z większych specjalistów, jeśli chodzi o kulturę, teatr, muzykę, Jacka Marczyńskiego. Bardzo, bardzo go cenię i jego zawsze te artykuły czy wypowiedzi są takie celne. Krótka notka natomiast no jednego z najbardziej znanych teatrów, Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Mówiliśmy o wieku. Jakiś potworny budżet, tak? Mówiliśmy o wieku, to pierwsza rzecz. Okazuje się, że wiek widzów w tymże teatrze drastycznie spadł. W ubiegłych latach było to 50 lat, dzisiaj już tylko 44, co oznacza, że też chodzi na pewno sporo 30-latków i pewnie 20-latków, więc to jest fajny trend. Z drugiej strony okazuje się, że jest to instytucja, no powiedziałbym, niebagatelnych rozmiarów, bo budżecik taki skromny, ale godny, $300 milionów rocznie. Niemniej jednak, no muszą teraz troszeczkę ciąć koszty, bo okazuje się, że obłożenie w tym teatrze no bardzo spadło. Rzadko wracamy do pandemii, ale okazuje się, że właśnie te instytucje kulturalne jeszcze się muszą ciągle odbudowywać. Tam obłożenie jest na poziomie 73%, więc trzeba ciąć koszty. Pytanie, jak się tnie koszty w teatrach oprócz zwalniania pracowników? Jakiś pomysł? Scenografia się zmienia i światło się gasi. No nie, ale właśnie co się robi? Czyli gra się więcej tych samych spektakli, jest mniej premier. I to się właśnie dzieje w Metropolitan Opera. Ale popatrz, jaka to jest też... Jaka to jest demonstracja, jakie jest miejsce Polski w tym szeregu? No bo tu mamy instytucję kultury, która ma budżet 300 milionów. No to teraz muszę, tak? Niestety. A co do obniżania się wieku, nie dziwi mnie to tak bardzo, bo na przykład taka młodzież jak my chodzi do kina i byliśmy na Kosie niedawno. Ale muszę ad vocem, niestety. I chcemy o tym wspomnieć. Teatr Wielki Opera Narodowa zatrudnia 1500 ludzi i ostatnia premiera Luigiego Cherubiniego, Medea, miała miejsce w trakcie pandemii, to była kooperacja i miała premiera miejsce najpierw w Metropolitan Opera i miała być od razu później w Warszawie, no ale to się przedłużyło, więc dopiero teraz była ta premiera, więc nie jest tak źle i ta nasza scena jest bardzo mocna. Ale jestem to... zaszokowany poziomem twojej erudycji, a jaki jest budżet Teatru Wielkiego? No to już tak głęboko nie wchodzę, ale 1500 można sobie jakoś tam... Domniemujemy, że trochę mniejszy, troszkę mniejszy. $300 milionów. O Kosie wspomniałem, chcemy to potwierdzić, że to naprawdę znakomity film. Tak, potwierdzamy, nie tak. Zaprzeczamy. No dobrze, to tylko tak chciałem powiedzieć, że w Polsce też potrafimy robić dobre filmy, które mają nawet szansę na komercyjny sukces. No tak, 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 oczywiście. No dobrze, ale to widzę, że kolega nie jest jakby wciągnięty. Nie, jestem wciągnięty, nie to tyle. Się sprowokować. Nie, no to jakby ja, jeśli chodzi o Polskę... Kos od Kościuszki, nie od Kosa, który śpiewa, czyli operowy wątek, tylko ani od Janka, Tadeusza ani od Janka Kosa. Ani od Janka Kosa. Ale to działa. Nie, to jeżeli chcesz mnie tutaj pociągnąć za język, tak... Moim zdaniem to jest naprawdę polskie Django. Kilka scen robi piorunujące wrażenie.
wydają się, nie chcę mówić żadnymi kalkami, ale ta atmosfera, ta jakby budowanie napięcia jest naprawdę tarantinowskie i tam reżyser Paweł Maślona no to zrobił kawał dobrej roboty. Dźwięk, muzyka, ta atmosfera, tak naprawdę nawet mniej krwi, a bardziej niebezpieczeństwo, że ta krew się pojawi, powoduje, że jesteśmy bardzo mocno w ten film wciągnięci. A gdyby opowiedzieć o tym filmie, no to by się tak zaczęło trochę tak nudno, że Tadeusz Kościuszko wraca do Polski i wydawałoby się widownia plus 60, plus 70, a zupełnie nie. No bo tam o Kościuszce tak naprawdę jest nie za dużo, znaczy jakby no, to historii. Gra postaci, gra osobowości, trochę historia, tak. Przebicie też tego balonu z patriotyzmem tak, polskiego. Świetni aktorzy, no i trzeba powiedzieć, że też świetnie dobrane teksty, bo kilka takich szlagierowych z polskich filmów i z dzisiejszych, powiedzmy, bo nie chcemy tego tutaj spoilerować, ale z dzisiejszych czasów. Przepraszam za tę dygresję, ale co do szlagierowych rzeczy mogę teraz? Bo no ja tak, chciałbym tak. zrobić reklamę czy promocję tekstowi, który uważam za szlagierowy. To jest w ogóle jak dla mnie jakiś materiał miesiąca albo nawet kwartału. Mianowicie wywiad Wyborczej wczorajszej z dwoma czy z trzema ludźmi, którzy są tutaj nazywani hakerami, a zajmowali się odblokowaniem czy zniesieniem blokad w wagonach, w pociągach Newag. No bo się okazało, że pociągi Newag potrafią się unieruchomić, jeżeli stoją określoną liczbę dni, znaczy są tak zakodowane, bo pociąg to w ogóle dzisiaj nie do końca jest jakby, że koła i trochę stali, tylko to jest przede wszystkim znowu elektronika. Czyli jeżeli ten pociąg porusza się przez ileś dni z prędkością mniejszą niż chyba 60 km, no to znaczy, że system odczytuje, że on się nie porusza, tylko gdzieś stanął. I on stanął nie w firmie, takie jest domniemanie, taka jest konkluzja po tej całej pracy. Jeżeli on stanął nie w firmie, która jest firmą Newag i powinna go serwisować, tylko stanął w jakiejś innej firmie, to znaczy, że tam stanął. I on nie powinien tam być, bo on powinien być w Newagu, gdzie by nie stanął, tylko by był serwisowany. Czyli że to jest jakaś chyba grubsza sprawa, Łokik już nad nią pracuje. Natomiast tych trzech młodych ludzi, no to są po prostu fenomenalni ludzie. Oni są nazywani hakerami. Dostali zlecenie po prostu od firmy, która serwisowała dla odbiorcy Newaga, serwisowała te pociągi i im tam się zatrzymał ten pociąg. Im tam po prostu stanął i nie mógł ruszyć, więc ci ludzie dostali zadanie. A to nie można było do Newagu zadzwonić? Nie, Newag powiedział, że on w ogóle, bo Newag się do dzisiaj odcina od jakichkolwiek posądzeń czy zarzutów, że to Newag ustawił te blokady. Aha. Na tym polega w ogóle jakby też ten sedno tej historii, że to prawdopodobnie Newag, działając antykonkurencyjnie, zrobił tak, że ustawił takie blokady, ale mówi, że to nie ja ustawiłem. Ale czyli poczekaj, czyli żeby nie można było serwisować nie w Newagu, żeby tak? Nie można było serwisować nie w Newagu. Ale to widzisz, I oni to odblokowali na zasadzie takiej, jak my trochę sobie mówimy, analiza wsteczna zawsze skuteczna, to oni jak gdyby to rozplątują od końca, czyli mają pewien układ systemu i teraz starają się dociec, co było na samym początku, żeby ten pociąg mógł ruszyć, zarazem nie modyfikując kodu, bo to było jedno to ładne, bo z podstawowych założeń, że nie modyfikują kodu. Piękne mówiąc, za komuny jakby się pociąg zatrzymał i zablokował, to by wołali ślusarze, dzisiaj wołają hakera. To był taki film chyba, Nie lubię poniedziałku bodajże, że winda się psuła w jakimś wieżowcu, film z lat 60. bodajże i tam właśnie wołano takiego pana Stasia, chyba, który był jedynym facetem w Warszawie, który potrafił naprawić tę windę. Notabene z tym hakerstwem to jest też troszeczkę takie, można powiedzieć, literackie określenie, bo ci ludzie robią na przykład rzeczy takie, mówi Kuba. Hakerami jesteśmy na zawodach CTF. To są jakieś takie zawody właśnie. Ja na przykład pracuję w małej szwajcarskiej firmie, która robi systemy antykolizyjne do samolotów. Jestem jednym z pięciu pracowników, a w powietrzu jest teraz 80 tysięcy naszych urządzeń. No to mniej więcej tacy goście. Inny o pseudonimie Redford mówi, ja większość czasu pracuję dla Invisible Things Lab, gdzie analizuję i piszę kod niskopoziomowy. Dodatkowo prowadzę zajęcia z bezpieczeństwa na UW. Kod niskopoziomowy, nie mam pojęcia, co to może być, ale dobrze brzmi, rozbudza wyobraźnię. Fantastyczny materiał, świetni ludzie opowiadają z fantazją, zarazem no to jest bardzo solidna treść, a jeszcze chyba będzie z tego ciąg dalszy, bo sprawa uzyskała też taki walor wręcz
właśnie chyba prawny za chwilę. No tak, cyberbezpieczeństwo od dawna na tapecie. Na tapecie tylko kilka innych jeszcze tematów. W ostatnim czasie, wiadomo, rynek nieruchomości, budownictwo to też jakoś tam nas elektryzuje, rosnące ceny mieszkań, mniej transakcji, więcej, można sobie różne rzeczy opowiadać. Natomiast też w ubiegłych latach bardzo mocno rozgrzana ta bańka nieruchomościowa była w takim małym państwie o nazwie Chiny. Tamta grzałka, jeśli chodzi mały, o... Mały, bo tam jest dużo gór, wszyscy mieszkają... Wszyscy mieszkają w górach. Nie, w górach właśnie mało kto. Tak, ale... No tam... Wszyscy się zgromadzili na wybrzeżu. Na wybrzeżu, ale też postanowiono... W liczbie 1,4 miliarda. Tak, postanowiono parę miast zbudować, takich skromnych, od zera. Tak, tak. To się wszystko... Tym takie grajdołki po 3 miliony. Dokładnie, takie po prostu, żeby tam ulokować parę osób. Bo nie mieścili się w innych miastach. W tych naprawdę miastach. Ale tak. Śmiech śmiechem, ta bańka na rynku nieruchomości Evergrande, tak? W Chinach była bardzo mocno napompowana. Firmy były bardzo pozadłużane. Wydawało się, że jesteśmy tutaj świadkami tego słynnego powiedzenia too big to fail, bo to bardzo duże firmy. Ale okazało się, że Evergrande zostało postawione w stan likwidacji. Wniosek o likwidację został złożony dawno temu, ale dzisiaj tak naprawdę dochodzi do likwidacji tego giganta. No i co się okazuje? Zadłużenie wynosiła raptem 300 miliardów dolarów. To są jakieś kosmiczne... 300 miliardów. Ile razy to jest budżet tej opery? No, razy tysiąc. Razy tysiąc. Razy tysiąc. No, ile można by premier zrobić? No tak, ale to widać, że to jest znacznie bardziej złożone, dlatego że oczywiście założyciel dostał jakieś zarzuty kryminalne po drodze, jakby tutaj polityka. Co ciekawe, w ostatnich tam 2 latach, czy w ostatnich 12 miesiącach, czy tam kilkunastu miesiącach, kurs akcji, mówię, przed tą likwidacją spadł o raptem 99%, także... Tak, tak, ale wiesz, to mi przypomina, bo jednak się okazuje, że tak powiem, for China it is still too big to impress to Evergrande. A kiedy to było, że się zaczęło mówić, że Evergrande ma bardzo duże problemy? No już ze 3 lata temu spokojnie. Tak jest. I wtedy pamiętasz, że to było odbierane jako wielkie zagrożenie, że będzie reakcja łańcuchowa, że będzie w ogóle spowolnienie, a nawet jakaś mała katastrofa gospodarcza w Chinach, co oczywiście pociągnie za sobą pół świata. A dzisiaj... Świetnie, że przypomniałeś, że właśnie ta likwidacja się rozpoczęła, czy zakończyła? Zakończyła się. Sąd nakazał likwidację. Mnie to gdzieś mignęło, że właśnie Evergrande jest postawiony, czy już dobiega końca ta likwidacja i tak można sobie pomyśleć, że dzisiaj to już jakby robi niewielkie wrażenie. Wojny, pandemie, tak. Chyba to przykryły. Ciekawe oczywiście, bo nie śledziliśmy tego na bieżąco, trudno śledzić. Jak ten proces trwał. Myślę, że tutaj wynika z tego artykułu Huberta Kozioła z Parkietu, że jednak był to proces długotrwały. Wątki polityczne bardzo mocno obecne, trudno, żeby nie były w tym temacie. Ciekawe, jak bardzo zostało to rozciągnięte w czasie, przytrzymane, żeby nie było takiego efektu, o którym ty mówisz, że coś się nagle rozwaliło i mamy wielki problem. Bo jeżeli faktycznie było mówione o tym od 2-3 lat, firma ma duże kłopoty, nie obsługuje, tu nie spłaciła czegoś, odsetek, bla, 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 no to jak już przychodzi ten moment, no to tak, kurs już jest, że tak powiem, na poziomie gleby. Jak to mówimy, wszystko uwzględnione. Ci, którzy zdążyli wyskoczyć, to wyskoczyli. No i jakby, jak mówi klasyk, informacja jak każda inna. No zbankrutował, zlikwidowano, dziękuję, do widzenia. Mamy pewnie 10 tysięcy innych deweloperów w Chinach, mniejszych, większych i tak to... Czyli dobra rada, jesteś wielki, nie chcesz upaść z łoskotem, to upadaj bardzo, bardzo powoli. Tak, także tak to... Wspomniałem o wojnach i krótkie, małe zwierzenie. Wczoraj zamówiłem książkę, która nosi tytuł Czarna fala. Autorem jest Kim Gattas. Nie mówi mi to nazwisko nic, ale książka jest opisywana w taki sposób. Najlepsza książka polityczna Financial Times 2020, najlepsza książka polityczna New York Times 2020 i najlepsza literatura faktu Kirkus Reviews 2020. Akurat ten Kirkus to nie wiem. To świeże recenzje bardzo. Wiem, tak, tak. No bo wiesz, bo to już jest książka ważna na tak zwanym Zachodzie od
kilku lat, natomiast doczekała się polskiego wydania. Analiza początków fundamentalizmu religijnego i obecnego kształtu politycznego Bliskiego Wschodu. O tym jest ta książka pod tytułem no Czarna fala. A dlaczego? Można no by... bo wiesz, ten bezpośrednim impulsem, że właśnie zamówiłem tę książkę, to jest to, że narasta we mnie przekonanie, że ten Bliski Wschód to naprawdę bardzo określi naszą rzeczywistość i rynki, i ceny, i kursy, i wszystko w najbliższych latach, bo zwróć uwagę, mówiliśmy też w tym programie, kanał Suezki, Houthi, Jemen, no Ameryka zaznacza coraz bardziej swoją tam, że tak powiem, żelazną pięść, a z tego też słyszałem w CNN-ie i w tego rodzaju mediach, że no z tego może być wojna. I to już taka na poważnie. Nie ma się co uśmiechać. No znaczy wiesz, ja się uśmiecham trochę dlatego, że jest to temat, który... Jest wieczny, znaczy jest od zawsze. Wieczny, od zawsze. No znaczy, tak, to prawda. Jak miałbym polecać książki, które mają opisać problemy, powiedziałbym tutaj nawet religijne, w tamtym rejonie, to pewnie trzeba by zacząć od Biblii, później Koran i trochę by nam to pokazało. No, masz rację, gdzie jesteśmy. Rację. Ale mówię, to, o tym, może... mówię o tym dlatego, że ja teraz jestem w trakcie lektury książki Waltera Isaacsona Kissinger. I co było na tapecie w latach 70. Były cztery ważne punkty. Z tych czterech ważnych punktów tylko jeden dzisiaj nie jest na tapecie, czyli Wietnam. A tak to był problem Chiny, Rosja, Bliski Wschód. W sensie problem, czyli Chiny, w ogóle nawiązanie relacji, Tajwan no i tak dobrze, dalej. Chcesz powiedzieć, że ciągle jakoś wszyscy żyjemy, tak? Chcę powiedzieć, że nie. Chcę powiedzieć, że to jest temat, który jest leitmotivem przewija cały czas. Zobacz, że na przykład to, co się domniemywało i tak się faktycznie stało, czyli Jugosławia, mówiło się o tym, że to będzie... Były domniemania, domysły, że Jugosławia w Jugosławii coś się wydarzy. Okej, to się wydarzyło, no ale wygląda na to, że 30 lat po wojnie... Jakby ziemia się już, że tak powiem, ułożyła, wszyscy się dogadali i ten konflikt wygasł, tak? Tak to oczywiście tylko, może być pozorne, natomiast... Tylko właśnie myśląc, czym się być może różnią czasy dzisiejsze od poprzednich kilkudziesięciu lat, przychodzi mi do głowy to, że wtedy, kiedy Kissinger był w wieku takim, jak dzisiaj mówiliśmy, że prezesi giełdy powinni być, obejmując to stanowisko, no to wtedy świat był, jak to się mówiło, dwubiegunowy. No, trzybiegunowy. No, Chiny zaczęły dochodzić już też być. No nie, no w latach 70. No tak. To tam jeszcze dopiero trzeba było zagrać w ping-ponga, żeby Chiny w ogóle. No to zagrał z ochroniarzem w ping-ponga Kissinger i. No i nie, to trochę za wcześnie. To jednak był Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, a dzisiaj popatrz, jest konflikt na Bliskim Wschodzie i ten świat naprawdę jest wielobiegunowy. Chociaż ten Niall Ferguson chyba, czy Harari, już nie pamiętam, który z nich twierdzi, że to tak naprawdę jest pewna mistyfikacja. Świat jest nadal dwubiegunowy, tylko że dzisiaj miejsce Związku Radzieckiego zajęły Chiny, no ale chyba jednak to jest bardziej złożone, czyli są i Chiny, i Związek Radziecki, i Rosja, i Stany Zjednoczone, czyli jak się zaczyna dziać coś w tak zapalnym i strategicznym regionie jak Bliski Wschód, no to jest bardziej niebezpieczne niż kiedyś, wydaje mi się. Ale to fajnie, że wspomniałeś Bliski Wschód, bo Półwysep Arabski, te wszystkie miejsca są interesujące z jednego też prostego powodu. Mówiliśmy o tym i w tym programie, i w innych miejscach, że Arabia Saudyjska nie tylko ropą żyje, ale też bardzo rozwija się, jeśli chodzi o rozrywkę. Najlepsi piłkarze, czy do dzisiaj ci, którzy są najbardziej rozpoznawalni, tam lądują, żeby zarabiać grube miliony, no tą ligę promować i tak dalej. Mówiliśmy sobie o tym, że Arabia Saudyjska też stworzyła swój cykl golfowy, to się nazywa LIV, czy Live Golf. Chyba w tym studio też o tym opowiada Robert Moreń, czy o golfie. A jeszcze dodam, że Ride Dakar również odbywa się w Arabii Saudyjskiej. Jak sama nazwa wskazuje. Co ciekawe, wielki transfer, bo Adrian Merong, czyli najlepszy polski golfista, no właśnie podpisał kontrakt z tąże ligą. Jest to takie trochę dziwne, że ten PGA Tour, czyli to dotychczasowy tour, jest skonfliktowany bardzo z tą nowym gatunkiem, z tą nową ligą, czyli LIV Golf, i możesz grać tu albo tam, punkty się nie liczą i tak dalej. To pewnie i tak się musi unormować za jakiś czas, bo nie ma dwóch wielkich szlemów. Ale
wielki transfer. Okazuje się, że Adrian Merong jest notowany 42 na świecie, więc to nie jest, powiedzmy, gracz z pierwszej dziesiątki czy dwudziestki, ale oczywiście znacząca postać. Niemniej jednak okazuje się, że jego kontrakt to już są bardzo, bardzo poważne pieniądze, bo to jest 15-20 milionów rocznie, także i Polacy uczestniczą w tym wyścigu sportowym w Arabii Saudyjskiej. To tak naprawdę fajnie. No, trudno komuś z tego powodu coś zarzucać. Fajnie, że tak się, tak się to udaje. Jedna ciekawostka. W dotychczasowej karierze profesjonalnej, donosi Rzeczpospolita, Merong zarobił 6,5 miliona dolarów. Tu bez kontraktów chyba reklamowych, ale to jednak... No jest duża różnica. No i po co tak denerwujemy widzów telewizji biznesowej, z których zapewne część zarabia nieco mniej albo nawet znacznie mniej? Ale część może grać w golfa. Oczywiście, a jeśli o Arabii Saudyjskiej mowa, no to też państwo, które ma już swoją autonomiczną politykę, o czym chyba najbardziej świadczy to, że jak Miami Beach Boys, zwani także Inter Miami, przyjechali do Riyadu, to dostali 6-0. Z jakąś drużyną z ligi właśnie futbolowej arabio-saudyjskiej, tak? 6-0. No tak, ale ta autonomia to... No bardzo... dodajmy, że tam w tym Miami to gra na przykład taki Lionel Messi, tak? Dokładnie. Ale ta autonomia to jest bardzo dobre słowo, ponieważ my jesteśmy bardzo autonomiczni i niezależni i tak dalej. Natomiast no nie wygramy z zegarem. Nie tak, wygramy tak, z upływającym czasem. Notorycznie przegrywamy z nim. I myślę, że zegar wybija koniec dzisiejszego programu. Mamy nadzieję z Państwem spotkać się już za tydzień. Jak zwykle w Rynkach na Papierze we wtorek.